Siemano, witajcie, widzowie, słuchajcie, jest jakaś... Ojejku, wychodzą z mojego mieszkania jakieś dziwne moby. I to właśnie włączyłem nagrywanie, ponieważ zobaczyłem, że coś jest nie tak. Mamy tutaj jakąś dziwną tabliczkę Wojana, nie ma. Nie pamiętam, czy ona była wcześniej. Ale co jakiś czas wychodzi tutaj jakiś mob z mojego domu. Ja się boję wchodzić do środka, patrz, kolejny, widzicie? Kolejny tutaj podchodzi. No dawaj, wyciągniemy go stąd, wyciągniemy. I patrzcie, w moim domu jest jakoś dziwnie ciemno. O co tutaj chodzi? Idziemy szybko to sprawdzić, co się dzieje, co jest grane, ale nie wiem, czy to jest dobra oznaka. Myślę, że to jest sprawka hakera. Na pewno haker... Ej, czekaj, przed chwilą... Czy czasem przed chwilą nie było jasno, czy mi się wydawało? Dobra, nie wiem, widzowie. Także oglądajcie cały filmik, subskrybujcie kanał. Jestem ciekaw, co tam będzie w środku w domku. Patrz, dostałem jakąś informację znowu. 001. Teraz pytanie, czy to jest jakaś nowa komenda hakera, czy to jest jakby jakieś, nie wiem, jakaś jego informacja do nas. Nie wiadomo, czy on robi jakąś nową komendę. Zapraszam oczywiście do sklepu wojanshop.pl. Pierwsza linia w opisie, po kozackie koszuleczki. Idealne teraz na lato, jak jest tak ciepło na dworze, to takie koszuleczki. Krótki rękawek, sobie wychodzisz, jesteś kozakiem. Są też oczywiście wersje kolorowe. Nie musi być wersja czarna, może być wersja niebieska, wersja różowa, wersja biała, jaka tylko chcesz, mordeczko. Wojanshop.pl, zapraszam, pierwsza linia w opisie. Idealne koszuleczki na lato. Tak, ktoś zmienia ewidentnie porę dnia. W takim razie my idziemy tutaj do środka i sprawdzamy, co jest grane, czemu tu jest tak ciemno. O, wow, co jest? Ej, halo, dostałem obrażenia. Wow, co to jest? Ej, tutaj jest pułapka. Patrzcie, pułapka. Dobra, rozwalam was, ciebie rozwalam, dobra, czy jeszcze jakiś jest szkielet? Nie widzę. Co to za prank jakiś dziwny? Ktoś mi zepsuł wszystkie dosłownie pochodnie w moim domku, przez to jest mega ciemno i respi się pełno mobów. Dobra, świnka Halinka, ty musiałaś w tych ciemnościach tutaj być. Współczuję ci, świnka Halinka, ale już jest wszystko dobrze. Już jest wszystko dobrze. Zostawię ci, o, tutaj tak, tak, jest git. Dobra, z której strony jeszcze możemy tutaj postawić latarnię? Potrzebujemy więcej latarni, o, mamy więcej pochodni. Więc postawimy jeszcze pochodnie tu. Dobra, tu, okej. A co to jest za pułapka jakaś niefajna? To na pewno haker za to wszystko odpowiada. Patrzcie, wchodzimy w tą pułapkę i bum, dostajemy obrażenia. Nie, 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 to mi się nie podoba. Ale wiecie co? Wykorzystamy. Ej, słyszałem walnięcie pioruna. Chyba trzeba będzie pójść szybciutko do hakera, bo coś, o coś mu chodzi. Ej, patrz, tu jest jakaś tablica, dobra, przeczytajmy, co to za tablica. Masz przyjść do mnie teraz. A, czyli to dlatego się tak denerwuje, że nie przychodzimy do niego. Nie każ mi czekać, okej, ale o co mu chodzi? W takim razie, a czemu to jest zabudowane? Dobra, ja tylko oświetlę swój domek i lecę do niego szybko, bo on się zaraz wkurzy, że do niego nie przychodzę. O, słyszycie? Ciągle uderzenia piorunów. O, no nie, no i kolejny. Kolejne, a co jest grane? No kolejne tutaj moby się respią. Nie, 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 muszę to oświetlić do końca i dopiero wtedy pójdę właśnie do hakera. Nie mogę pozwolić, żeby mi domku rozwaliły te moby niefajne. Więc pyk, zabudujemy, w sensie oświetlimy tutaj wszystko. No patrz, kolejny, dobra, rozwalamy. Czy coś tutaj jeszcze jest? Jakiś, bo najgorzej jakby był creeper, co nie? I on nagle wybuchł. Oj, czekaj tu, o, dobra. Jakby creeper wybuchł, to byłoby przerąbane. Dobra, idziemy teraz szybciutko do hakera, bo już jest czas, już jest czas. Już i tak tutaj jestem długo i go olewałem. Mam nadzieję, że nie będzie przez to na mnie zły. Zobaczymy co... Ej, patrz, wykrakałem, powiedziałem dosłownie w tym samym momencie. Będę zły, powiedział. Patrz, no idealnie, idealnie. Jak powiedziałem, że będzie zły, to napisał mi, że jest zły, więc kurczaki, mamy przerąbane, widzowie. Czekaj, czy on jest u siebie? Tak, on jest u siebie. Oj, idziemy do niego, ale to będzie pewnie niemiła rozmowa. Dobra, haker, mam nadzieję, że nie jesteś wkurzony, że przyszedłem lekko spóźniony. Co tak długo? Wiesz co, zajęło mi na przykład oświetlenie mojego domku, bo go całe zepsułeś, całe oświetlenie i miałem pełno mobów u siebie w domu. Może to dlatego się spóźniłem. Co, nie twoja wina? Co tu tutaj robisz? Nie twoja wina, ta na pewno. Gościu, przyznaj się, że to ty zrobiłeś, przyznaj się. Ha? Nie, to nie byłem ja. Jak to nie byłeś ty? Ja to wszystko wiem, że to byłeś ty, na bank. Przecież tam było 0 i 1 napisane zielonym i czarnym kolorem. To kto miałby to inny zrobić? Ha? Nie wiem. To, no, haker jak zwykle unika odpowiedzi. Czego chcesz ode mnie właściwie, powiedz mi? Słuchaj, dzisiaj będę ci rozkazywać przez cały dzień. No, chyba se jojca robisz. Przecież... Nie dość, że mi, chłopie, nie dość, że mi psujesz cały domek, oświetlenie w domku, przez co pełno jakichś mobów się respi, to teraz mam ci usługiwać? Tak, przez cały dzień. A co jak ci nie będę usługiwał, gościu? To co zrobisz? Zdenerwuję się, no... tego chyba nie chcesz. No dobra, ty gościu jesteś, no nie jesteś miły za bardzo, nie jesteś miły i nie można za bardzo z tobą rozmawiać. Jak ty coś chcesz, to musisz to oczywiście, ty, macie to zrobić, ale to jakiego to będą typu rzeczy, na które będę musiał się zgadzać?
Teraz rozkazuję ci, żebyś zrobił tutaj wejście. Nie, chcę no... mieć wejście na Wojanowice z mojego domu. Naprawdę chcesz mieć połączenie? No i świetnie, przez to będziesz jeszcze częściej na Wojanowicach pewnie, no ale... Dobra, no nie ma innego wyjścia, no muszę ci to zrobić. Jak? Tyle ci wystarczy? Piękne? Nie, za małe. Za małe? No ty zniszczysz cały mur, gościu! Już starczy chyba, nie? Czy nie? To jeszcze... Teraz zrób bramę. Bramę? Ja nie mogę, dobra, haker. Ty to jesteś normalnie... Cwaniak w necie. Nie powiem co więcej. Co? Co jest grane? A co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz, haker? Zaraz ci tutaj ukażę. Dobra, trochę nie wiem czego się tutaj spodziewać, ale dobra. Robię ci tą bramę, tak jak chcesz. Co to za strzały, haker? Wow! Co to nie jest? Nerwuj mnie. No dobra, 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 czekaj, czekaj, muszę to poprawić, bo tutaj zepsułem troszeczkę. Nie będę cię denerwował, ale weź proszę cię, zabij tosza, bo nie będę ci robił tej... Nie będę nam przeszkadzać. O, dzięki! Może jednak miły jesteś, o. Super, no i co? Widzisz? Podoba ci się brama? Piękno, tak ma być. A mi się bardzo nie podoba. Teraz trzeba wykosić te drzewa. Chcę mieć piękny widok na Wojanowice. Co? Ale przecież tobie się ponoć nie podobają Wojanowice. Na razie nie podobają się, ale zaraz będą się podobać. Ja nie mogę, ja ci mam w tym usługiwać, przecież ty byś zrobił w sekundę to wszystko, o co ty mnie prosisz, a ty mi każesz to robić. Prawda. I czemu? Czemu? No, lubię patrzeć, jak pracujesz. Naprawdę? Ja nie mogę, ty jesteś jakiś dziwny, nie? Ty jesteś naprawdę jakiś dziwny haker. Ale dobra, będę w takim razie to wszystko rozwalał. Ale to co będę miał w zamian, jak będę musiał ci tak właśnie tutaj zgadzać się na wszystko? Coś chyba na końcu dnia dostanę. Jakąś nagrodę dostanę może chociaż. Pomyślimy, jak się dobrze spiszesz, może coś ci dam. O, let's go! Dobra, 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 no i tak możemy rozmawiać, haker. Od razu lepiej mi się pracuje, jak wiem, że coś za tą robotę dostanę. Wiedz, że no... To wtedy człowiekowi się chętnie chce robić, jak coś... No dobra, pracuj, pracuj, nie gadaj. Dobra, no to w takim razie widzowie kończymy odcinek, ponieważ haker nie chce, żebym gadał. Na razie, dobra haker, skończyłem odcinek i co teraz mam dalej ci pomagać? Już skończyłem tak, odcinek. To jeszcze nie jest koniec dnia. Ale ja już skończyłem odcinek, już jakby... Nie musisz pokazywać widzom, jakie to nie jesteś silny i tak dalej. Już możesz skończyć i już możesz na przykład odpuścić mi. O czym ty mówisz? Już, pracuj tutaj. Nie obchodzi mnie żaden odcinek. Kurczę, haker! Miałeś się nabrać! No ale dużo już tych drzew ścięłem. Zobacz, jak dużo drewienka. Wygląda to dobrze. Podoba mi się. A to też mam teraz rozwalić? To coś? Tutaj możesz to zostawić. Dobra. To wygląda dobrze. Co ci się podoba? O, a wiesz, że to... A nie, w sumie nie mogę powiedzieć, kto to budował, bo jeszcze ci się... jeszcze będziesz chciał pojmać tą osobę, która to zbudowała. Ja wiem, kto. Kto? Osoba, która weszła teraz na serwer. Co jest? Skąd wiedziałeś, że to Kati wybudowała? Ty. No widzisz. Ale ja przecież to było mega dawno temu. Ciebie jeszcze nie było na serwerze w ogóle wtedy. Mam swoje sposoby. Ty, a może ja pójdę do Kati i powiem jej, że szpiegowałeś nas zanim jeszcze byłeś na serwerze i obserwowałeś nas, co? No nic nie da. Ja, dobra. Gościu, to co mam zrobić dalej w takim razie? Chciałbym... Tak jak wy macie posągi, ja chcę swoją głowę. Zbuduj mi ją. Tutaj. Co? Tutaj? Tak, moją głowę. W którym dokładnie miejscu? Tu dokładnie? W tym miejscu? Tak. O, ale to ma być ta głowa takich samych wymiarów, jak ty masz? W sensie... Tak. Okej, okay, mam ją tak odwzorować. Dobra. Ja, dobra, ale powiem od razu z bomby, nie jestem dobry w budowaniu. Patrz na to. Patrz na to. Ej, co jest? Ciemno się tu zrobiło. Czemu tak zmieniasz pogodę? Patrz. Cyk. Cyk. Koniec. To? Co to jest? Swoja buźka. Tu masz oczka. I tu masz uśmieszek. Żartujesz sobie, prawda? Nie, no ja mówię, ja tak pięknie buduję. Nie, tak nie będziemy się bawić. Co? A, dobra, haker! Dobra, gościu! Dobra, 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 dobra. Wow! Ty debinu! Dogadamy się? No dobra, dogadamy się. Idę ci pomóc. A dobra, to to poczekaj sekundkę. Ja sobie policzę, ile na ile mam głowę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Skąd ty wiesz te wszystkie rzeczy? Ja nie mogę, haker, ja ci nie wiem, nie potrafię.
Ty wiesz o tym, że to Kati wybudowała dawno, dawno temu. Dokładnie wiesz, ile na ile ma wymiar głowa. No to jest porąbane. Ja wiem naprawdę dużo rzeczy. Więcej niż myślisz. No dobra. Co to znowu za zera jeden, kiedy ty jakieś komendy dajesz teraz w tym momencie? Tak, muszę coś sprawdzić. Okej. Co ty sprawdzasz? Okej, Kati jest na serwerze, może pójdę do niej. Bo może ty chcesz jej coś zrobić teraz takim dziwnym robieniem. Dobra, buduję to. Tylko wskazuję ci, żebyś nie szedł do Kati. Musisz budować moją głowę. To jest twoje zadanie. No dobra. Dobra, to w takim razie zaczynam budowanie, ale potrzebuję ciebie tutaj. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, że potrzebuję hakera. Au! No ja muszę popatrzeć na głowę! Nie ruszaj się! O! Jeden, dwa... No co? Przeszkadzasz mi, haker? O to chodzi właśnie, żebyś mi przeszkadzał? Tak, musisz zbudować moją głowę. Okej. Co? Ty debinu! No nie potrafię się skupić! No co, przestań mnie bić! Dobra, ile to ja jest? Szybciej zbuduję. No sam. Nie, no co ty robisz? Aha! I co, sam budujesz? Bo ja chciałem idealnie odwzorować. Zera i jedynki. A ty... Co ty robisz? A i ty patrzysz, jak masz. O, dzięki! Ale ja ty... to zrobię szybciej. Ale super, w takim razie... O, dzięki, bo... No, fajnie. Jak ja zbuduję pierwszy moją głowę, czeka cię jakaś kara. Co?! Ale ja... Dobra, to buduję tą głowę, pa, to zbuduję normalnie. Jaka kara, przecież ja próbowałem, ja chciałem to wybudować normalnie pierwsze, ale ty mi nie pozwalasz na to. Zobacz. Pociągasz się, jesteś za wolny. Ty jesteś za szybki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Spokojnie, gościu, zrobię taką głowę, że naprawdę nie będziesz musiał mi dawać żadnej kary. Zobaczysz. Mam nadzieję. Naprawdę, no serio, nie kłamię. Dobra, pyk. Nie wiem, na ile to jest. Na 8, czy na ile? Zobacz, jak pięknie mi idzie, widzisz? Jesteś zadowolony? Widzę. Już nie musisz, zbudowałem sam. Nie, ale ona nie ma dobrych wymiarów. 2, 4, 6. Czekaj, 2, 4. No, masz złe wymiary, jest taka. Zła, ja bym z lepszą zrobił, więc trudno, nie musisz dawać mi kary. No i tak czeka cię kara. No weź, no gościu! To jaka ta kara? Kara, będziesz musiał coś zniszczyć. Muszę się zastanowić, co. Ja nie mogę, nie podoba mi się ten cały dzień na tak, wiesz? To... A mi się bardzo podoba. Musimy go powtórzyć. Co?! Nie ma opcji w ogóle! I teraz co, będziemy sobie robić cały dzień na tak, bo ci się tak chce, tak? O, ja! Ale mnie tepiesz. Tutaj. Dobra. Masz zniszczyć całe pole. Nie, no ale w jaki sposób? Mam po prostu zebrać ziemniaki, czy jak? Nie, używając TNT. No! Zasadzić całe pole. Ja nie mogę, haker, wiesz... Nie, dobra, no ale to... Ale to oprócz pola będzie zniszczone jeszcze wszystko naokoło, debinu! To zrób tak, żeby nic nie zostało zniszczone dookoła. O, no dobra, widzowie, do czego mnie ten haker zmusza? Dobra. O, przecież to będzie tak brzydko i ohydnie przez ciebie, debinu! Rozwalam, okej. Jedno małe, okej. Ej! Co to miało być?! Nie omawialiśmy się tak! Tepnąłeś mnie do wybuchającego TNT, gościu! Gościu... Uważaj. Ty se uważ. Bo co? Bo wybuchniesz. No, i tak już prawie wybuchłem przez ciebie. Dobra, pyk! Rozwalam kolejne, widzisz? Ja tutaj rozwalę kolejne. Czekaj, muszę najpierw tak zrobić, dobra. I widzisz, jak mi idzie świet... No ty... Zostaw mnie. No, jeszcze Sza mnie atakuje. Wow! Walnąłem ją normalnie tym. Pięknie, już wystarczy. Tyle mi się podoba. Zbierz resztę tych ziemniaków. Wow, lubisz ziemniaki? A co właśnie haker je? Zawsze mnie to zastanawiało. Nie zdradzę ci tej tajemnicy. No, haker. Nie rób tajemnicy ze wszystkiego. Ja się przecież nie pytam o to, jak cię zniszczyć. Chociaż przydałoby się taka informacja. Ja się tylko pytam, co lubisz jeść? Nie odpowiem ci na to pytanie. Ja nie mogę, ty jesteś sztywniak, gościu. Powiedziałbyś na przykład karkówka. Byłoby śmiesznie. Nie wiem, co to jest. A! No na pewno to jest coś milszego niż ty. Normalnie, coś lepszego niż ty. Mimo, że nie lubię karkówki. Musisz okraść Kati w tej chwili. Zabrać jej wszystkie przedmioty. Jakie wszystkie? Nie mieści mi się w ekwipunku, nie zmieści mi się to wszystko, co ona tutaj ma. Te najcenniejsze. Ja, dobra, ale to najpierw trzymaj te ziemniaki, które chciałeś. Trzymaj te ziemniaki i weź sobie te kolory twoje, bo ich nie potrzebuję. TNT ci nie będę oddawał.
Ale jeszcze recnąć. Ja ten... dobra, to pewnie to będzie najlepsze. Ochrona 4. Co to jest? Potato.exe. Co ty robisz? Co to za komenda? Dobrze. Wszystkie ziemniaki zostały zjedzone. Ty używasz komendy, żeby jeść ziemniaki? Ja nie mogę. Dobra, to kradnę, widzisz? Bardzo cenne rzeczy kradnę. Ochrona 4 na pierśnik, 64 diamentów. Zjem tego. O, to sobie nawet zjem. O nie, wezmę sobie, cyk. Co ty tutaj szukasz jej po skrzyniach? Nie grzebij w skrzyniach. O, szelkrowa skrzynia. Weź to, to jest ważne. Dobra, dobra, serce oceanu. Co chcesz zrobić z tym sercem oceanu? Chcesz nam wyrwać serca? Nie. Teraz chcemy ukraść Kati. No już okradłem ją. Zabrałem jej wszystkie dosłownie najcenniejsze rzeczy. Nie ma nic więcej cennego. Dobrze, teraz mi powiedz, gdzie trzyma swoje najcenniejsze przedmioty. Na pewno ma jakąś tajną skrytkę. Jaką tajną skrytkę, Kati? Czekaj, co jest grane? Gdzie ty zniknąłeś? Haker! Wow, haker, co jest? Tutaj. Co to jest za miejsce? Jesteśmy pod jej domem. Ja nie wiem, co to za miejsce, haker. Jesteśmy pod domem Kati. Ale to nawet ja nie wiem, co to jest, stary. Naprawdę. Nie wiem, co to jest. Gdzie Kati ma swoje kosztowności? Gdzie ty mnie typnąłeś? Wow, co jest? A, dobra, się przestraszyłem, że taką górę zrespiłeś. Gdzie ma kosztowności? No, wszystkie są tam właśnie. Nie, w żadnym innym miejscu nie ma żadnej tajnej. Kati miałaby tajną bazę. Gościu, w co ty wierzysz? W co ty wierzysz? Co to za żółw? Podoba mi się. Ej, 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 to jest żółw Nubka! Dyzio, proszę go nie atakować. I proszę zwrócić Nubka, bo Dyzio tęskni za Nubkiem, więc... Co ty robisz? Dobrze, skoro tęskni za Nubkiem, to może go przygarnę. Jak przygarnię? W sensie zaprowadzisz... Weźmiesz Dyzia tam, gdzie jest Nubek? Nie, wezmę go do siebie, do mojego domu. Aha, ale wiesz, że to się Nubkowi by bardzo nie spodobało. No, Dyzio jest samotny. Potrzebuje kogoś. Nowego właściciela. Ty jesteś psychiczny, haker. Przecież zabierasz zwierzątko, które nie należy do ciebie, tylko do Nubka. O, widzisz? Nawet się nie słucha ciebie, Dyzio, i chce wrócić z powrotem do swojego miejsca. Dobrze, Dyzio, dobrze, dobra robota. Nubek już nie potrzebuje tego żółwia. On jest w lepszym miejscu. Żadne żółwie mu nie są potrzebne. Co ty gadasz? A ma tam Dirta chociaż Nubek? Powiedz. Jak nazbiera, zbierze sobie, to ma. Co to znaczy? Czyli jest tam Dirt? Jest, jeżeli uda go się zebrać. Ale ty masz dziwne, normalnie podchwytliwe rzeczy. Nie chcesz powiedzieć, gdzie jest Nubek? O, patrz, to jest idealne zwierzę dla ciebie, widzisz? Nawet w sumie to miejsce pasuje do ciebie tutaj, że ten koń jest normalny. To jest idealny koń dla ciebie. Co ty robisz? Zabudowujesz tego konia? Też pasuje. Idealne miejsce dla ciebie. Ała! No co ty robisz? No ty debinu! Aaaa! No zaraz mnie wpadnę do jakiejś lawy i będzie porąbane. Dobra, ja już jem refa lepiej. Ja już jem refa, widzowie, bo to się źle skończy. Biorę sobie drewno. Jak mam się wydostać od niego? Nie dam rady. Nie! Jest! Jedną kratkę pod bedrokiem. Nie, no ty chyba sobie żartujesz! Nie wrzucaj mnie do bedroka. Przecież nie wrócę na Wojanowice. Nie wrócę na Wojanowice. Co ty robisz? Dobra, jasno, cię ewakuuję, gościu. Nie zrobisz mi nic. Nie ma szans. Nie pozwolę ci. Wracaj. Nie, haker. Jestem wszędzie, widzę cię. Gdzie mnie widzisz? Nie widzisz, jestem na shifcie. Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie, haker. Nie widzisz, nie widzisz, nie widzisz. Ej, wow, co jest? Przez ścianę wyszedłeś. Ze ściany wyszedłeś, gościu. Jak proszę to... nie wychodzić z tej dziury. No ty debinu. Zostaw mnie, gdzie ty jesteś? Gdzie ty poszedłeś? Co ty robisz? Nie, dobra, ja stąd się ewakuuję, wychodzę z tej dziury, kazałeś mi nie wychodzić, ale ja sobie wyjdę. Wow, co jest grane? O, dzięki! Wyszedłem. I co teraz? Podoba mi się ten dzień. Myślę, co jeszcze możesz dla mnie zrobić. Ja, ale ten dzień już się kończy. Ostatnie dwie minuty i zgadzania się na to, co powiesz i koniec. Dobra? Minuta, dobra, minuta, bo się zastanawiasz, minuta. Dobra. Wiem, jakie ostatnie zadanie będziesz musiał wykonać. Już się boję, powiem ci. Co, walczyć z trza? Nie. Co? Musisz dać mi najcenniejszy przedmiot, jaki posiadał Nubek. Najcenniejszy przedmiot, który... A po co ci to? No, jakby... Mogę zobaczysz. Ci... Dobra, mogę ci... Daj mi go, a ja ci powiem, po co mi on jest. Dobra, ale teraz mam, powiem ci szczerze, to mam mętlik, bo przecież Nubek
No w sumie pierwsze co mi przychodzi do głowy to Dirt, nie? W tym jego domku tutaj. Ale pytanie, jeżeli najcenniejszy mam ci dać przedmiot, który posiadał Nubek, to ma być przedmiot, który jest najcenniejszy dla nas, jak na to patrzymy? Czy najcenniejszy dla Nubka? Nie, to ma być przedmiot, który najbardziej ceni Nubek. O, no to na pewno Dirt, dobra, no to Dirciol. Gdzie tutaj mogę zabrać, a ile tego, tych rzeczy mam ci dać, tego Dirta? Nie, no tyle, jak ty... Ile ma w skrzynce. Ale to, dobra, to ja ci dam tego Dirta, a ty mi powiesz, tak jak mówiłeś, co z nim zrobisz, dobra? Oczywiście, tylko daj mi jego najcenniejszy przedmiot. Dobra, to zabiorę Dirta z jego zameczku. To na pewno mu się spoda, tylko musisz powiedzieć, że to jest Dirciol z jego zameczku. O, mam tutaj trochę więcej, to możesz powiedzieć, że całe jest z jego zameczku, proszę. Dobra, o. Dzięki. I po co ci to? Przyniosę go do niego. Potrzebuje prezentu pewnie. Co? Zaniesiesz ten deal do Nubka? A zaniesiesz jeszcze od nas wiadomość, możesz zanieść mu. Damy ci książkę z wiadomością do niego. Dlaczego miałbym to zrobić? Bo jesteśmy jego przyjaciółmi. To za mało. To nie jest dobry argument. Ja, ale dobra, Dirt to i tak jest dobry dla niego. Dobra rzecz dla niego. Ale to w takim razie, gdzie go zaniesiesz? Pokażesz myślę, nam? Że nie, wam na pewno nie pokażę. Ale jutro powinienem mu ten Dirt zanieść. Ho! W sensie, ale szkoda, że nie możesz go pokazać, gdzie to zanosisz. Naprawdę szkoda. Jutro wszyscy akurat będziemy na wakacjach i nie będzie nas na serwerze. No dobra. Właśnie. Czyli co? Nie podglądajcie, ja będę naprawdę uważny. No jak mielibyśmy na przykład oglądać, jak przecież będziemy na wakacjach i nic nie będziemy widzieć? No, na będę serio. Będę was widział, nawet na kosturze niewidzialności. Nie dowiecie się. Aniby jak? Przecież na nim że na nim działalności nie widać nas. Zobaczysz, to jest bardzo ważne. Ojejku. Ojej, jak to dziwne. Pa, wyszedł z serwera. Pa, dostałem jeszcze wiadomość. Widzimy się niedługo. Ej, czyli on wyszedł z serwera, czy on nadal jest? Dobra, nie wiem, czy ja mogę mówić, czekajcie. U, dobra, nie ma go na serwerze, więc mogę mówić. Widzowie, słuchajcie, powiedział widzowie, że idzie zanieść ten prezent Nubkowi, więc my koniecznie będziemy musieli pójść jutro i go szpiegować, jak zanosi ten prezent Nubkowi, i zobaczymy, w jakie miejsce zanosi to coś, i wtedy będziemy przekonani, gdzie jest ukryty Nubek, gdzie Nubek jest. W końcu będziemy mieć jakąś poszlakę o Nubku, tylko on powiedział, że będziemy widzieć go, jak będziemy na niewidzialności. Zastanawiam się, widzowie, czy jest jeszcze jakiś inny sposób, żeby kogoś szpiegować w taki sposób, żeby nas nie zauważył. Napiszcie, jeżeli macie jakiś pomysł. My oczywiście weźmiemy niewidki i najwyżej będziemy po prostu stali daleko od niego, daleko od hakera. No i w ten sposób nas nie zauważy, bo kiedy staliśmy na niewidkach daleko od niego, to on nas po prostu nie widział, więc może to jest jakiś sposób. Dopiero jak się zbliżamy do niego, to on wtedy się dowiaduje o tym. To co, widzowie, jutro się widzimy, szpiegujemy hakera, jak zanosi prezent Nubkowi. No i w końcu się dowiemy, gdzie Nubek jest przetrzymywany. I mam nadzieję, że go uratujemy, więc subskrybujcie, żeby tego nie przegapić. I zapraszam oczywiście do sklepu wojashop.pl. Najlepsze koszulki teraz na letnie ciepełka. Pierwsza linia w opisie, wojashop.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo, pum!